Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Daniel Jankowski, dzisiaj moim gościem ponownie jest Filip Konieczny. Witam wszystkich. Moi drodzy, nagrywamy drugie z trzech wideo, które dla Was przygotowaliśmy. Pierwsze dotyczyło tego, jak przygotować się do hosty, a dzisiaj porozmawiamy o równie ważnym temacie, a mianowicie porozmawiamy o tym, jakie błędy popełniają ludzie, którzy zaczynają inwestować w kryptowaluty. No i tym bardziej w takim momencie, jak na przykład był niedawno teraz, gdzie zrobiło się zielono na rynku i do mnie już rozdzwoniły się telefony z informacją: Daniel, w co inwestować? Więc przechodząc do konkretów, moi drodzy, porozmawiam dzisiaj z Filipem o tym, czego się wystrzegać, w jaki sposób myśleć. Filip, jakie są największe błędy, które ludzie popełniają? Oj, tych błędów jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy o nich gadać godzinami. Ale takim, powiedzmy, podstawowym błędem, żeby ten film nie był za długi, na pewno jest to, że część ludzi, która wchodzi do tego rynku, powiedzmy w tych czasach, nawet w czasach przed hossą w 2017 roku, jest zawiedziona tym, że wchodzi w ten rynek tak późno i inwestuje w stanie stracić. Czyli powiedzmy, gdy mamy odłożone 100 tysięcy złotych na koncie w banku, no to nie wchodzimy za całe 100 tysięcy złotych, nie wchodzimy za 50 tysięcy złotych, nawet nie wchodziłbym za 10 tysięcy złotych, inwestowałbym mniejsze kwoty, bo jakby nie było, jest to bardzo ryzykowny rynek. No a dużo tych inwestorów początkujących, tych nowych inwestorów łapie się na to, że no weszli w ten rynek już późno, weszli w ten rynek, kiedy już te wielkie, wielkie wzrosty kryptowalut mamy za sobą, kiedy to Bitcoin potrafił rosnąć kilkaset razy w górę, no i starają się nadrobić ten stracony czas, inwestując w większe pieniądze. A tak naprawdę powinniśmy w ten rynek inwestować tyle, ile jesteśmy w stanie stracić, czyli takie pieniądze, których strata nas nie będzie boleć. No i tak naprawdę, gdy mieliśmy... Rynek ma swoje cykle, mamy okresy wzrostów, czyli hossy, okresy spadków, czyli bessy. I kiedy te okresy bessy przychodzą, to tak naprawdę odzywają się właśnie ci wszyscy ludzie, którzy zainwestowali więcej niż są w stanie stracić. Każdy, kto tak naprawdę żałuje, że stracił pieniądze, zainwestował więcej niż jest w stanie stracić. To jest taki, powiedzmy, podstawowy błąd popełniany przez tych początkujących inwestorów. Ja nawet kiedyś nagrałem o tym film i starałem się to jakoś wyperswadować moim widzom, bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo ryzykowny rynek, a wydarzenia z przeszłości nie oznaczają, że coś wydarzy się w przyszłości. Czyli to, że ten rynek cały czas rósł, nie oznacza, że będzie on rósł dalej. Moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa i wskazuje na to wiele czynników, ale nie mamy takiej pewności, dlatego nie wchodziłbym za wszystkie swoje pieniądze, za wszystkie oszczędności, jakie mamy. Aczkolwiek mogę powiedzieć taką ciekawą anegdotę. Mój bardzo bliski znajomy, który zainteresował się kryptowalutami właśnie przeze mnie, wziął kredyt na kryptowaluty, no i stracił powyżej 50 tysięcy funtów w ten sposób, mimo że osobiście mu to odradzałem, no wiedział on lepiej. Jasne, tutaj poruszyłeś taki... Minus ćwierć miliona złotych. No właśnie, tutaj poruszyłeś taki bardzo ważny temat, że kiedy rynek jest nagrzany, to właśnie ludzie wtedy podejmują decyzje i z jednej strony widzą, że coś się dzieje, ale nie wiedzą, co dokładnie. Wchodzą, jak wchodzi tłum, no i giną tak samo jak ten tłum. Więc no to jest dosyć słuszna uwaga taka pierwsza, żeby faktycznie nie inwestować tych pieniędzy, których nie możemy stracić. Bo ja też o tym na twoim akurat kanale opowiadałem. Fajnie, że o tym też wspominasz, ale lećmy dalej. Jaki jest taki drugi błąd według ciebie, który się tutaj pojawia bardzo często? Drugim błędem, który popełniają inwestorzy, to jest lekceważenie bezpieczeństwa. Moim zdaniem to jest drugi z takich poważnych błędów, całkowicie olewanie bezpieczeństwa. Dużo ludzi mimo tego, ja tego w ogóle nie rozumiem, ale mimo tego, że giełdy kryptowalutowe ulegają różnym awariom, często bywa tak, że mamy haki, chociażby mieliśmy hak Kryptopi niedawno, która zbankrutowała, mieliśmy hak Binance'a tydzień temu. Mimo wszystko ludzie i tak trzymają kryptowaluty na giełdach. No i o ile ktoś jest traderem i musi trzymać te kryptowaluty na giełdach,
no to jestem jeszcze w stanie to zrozumieć. No to jest jakby ryzyko, które trzeba sobie wliczyć w te całe przedsięwzięcie traderskie, ale jeżeli ktoś trzyma kryptowaluty długo, to powiedzmy na 2, 3, 5, 8 lat, no i planuje przez ten długi czas trzymać te kryptowaluty na giełdzie, licząc na to, że przez 8 lat nic z tą giełdą się nie stanie, no moim zdaniem jest to głupota, bo tak naprawdę po pierwsze, jeżeli trzymamy kryptowaluty na giełdach, to nie są nasze kryptowaluty, bo my nie posiadamy private keys, czyli nie mamy tych kluczy prywatnych do kryptowalut. No i nie znam chyba takiej giełdy, która nie została jeszcze zhakowana, więc no... Nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego tak się część inwestorów zachowuje i mimo wszystko trzyma kryptowaluty na giełdach, licząc, że przez parę lat nic z tą giełdą się nie wydarzy. Więc to jest taki drugi błąd tuż po zainwestowaniu więcej niż jesteśmy w stanie stracić. No to z drugiej strony po takiej inwestycji, gdzie inwestujemy więcej niż jesteśmy w stanie stracić, drugim błędem właśnie jest zostawianie tych kryptowalut na giełdach i liczenie na to, że nic się nie stanie. No właśnie, tutaj tylko przytoczę słowa Sylwestra Suszka, który wielokrotnie powtarzał: Daniel, nie trzymaj pieniędzy na giełdzie, kryptowalut nie trzymaj na giełdzie. Więc jeżeli właściciel giełdy mówi coś w tym stylu, to znaczy, że faktycznie no, mimo wszelkich starań te giełdy mogą paść faktycznie, tak jak wspomniałeś wcześniej, atakiem hakerskim, ofiarą ataku hakerskiego i wtedy no, człowiek faktycznie ma winę zwala na wszystkich, a nie tylko na siebie. Więc no, tutaj też myślę, że to właśnie wynika z tego, że jako ludzie jesteśmy bardzo wygodni i prościej jest kupić kryptowaluty, niż później faktycznie poinstalować wszystkie portfele i zająć się tym bezpieczeństwem, ale to jest bardzo słuszna uwaga i zgadzam się z tobą w 100%, bo spotkałem mnóstwo ludzi i jak mam być szczery, to bardzo niewielki odsetek z tych osób, na dobrą sprawę, jak tak sobie przypomnę, no to maksymalnie na palcach jednej ręki jestem w stanie te osoby wyliczyć, które faktycznie o to bezpieczeństwo zadbały. Niektóre dopiero niedawno kupiły Ledgera, mimo że są w świecie kryptowalut ponad 2 lata i trzymały te kryptowaluty faktycznie na giełdzie. Okej, okay. W takim razie trzeci błąd według ciebie, jaki to jest? Wiesz co, jeszcze tak wrócimy do tego drugiego na chwilkę. Mi się wydaje, że to też wynika z tego, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że pieniądze trzymają w banku. I to jest jakby takie przyzwyczajenie z tego naszego świata, że pieniądze nie trzymamy w domu, w skarpecie, przynajmniej większość osób tak nie robi, tylko te pieniądze ludzie trzymają w banku i oni traktują tą giełdę kryptowalutową jak bank, że oni trzymają na tej giełdzie i ona jest bankiem, ale to tak zupełnie nie działa. I tutaj uczulałbym ludzi na to, by nie trzymać kryptowalut właśnie na giełdach. A co do trzeciego błędu, no to moim zdaniem trzecim takim konkretnym błędem jest FOMO, uleganie FOMO, czyli fear of missing out, czyli kupowanie na wzrostach. I robią to nawet starsi inwestorzy, którzy są dłużej na rynku. I nawet miałem taką sytuację przedwczoraj. Bardzo byłem zły na siebie, akurat byłem zajęty. Mieliśmy taką sytuację, gdzie Bitcoin spadł z poziomu 7900 na 7100 i to był idealny czas na to, żeby wejść w pewne projekty pod wydarzenia. Mieliśmy wybrane pewne projekty, to był akurat Binance i gra pod palenie tokenów w czerwcu, bo będzie kwartalne palenie tokenów, do tego mają IEO, czy jako taki powiedzmy inwestycja. Do tego mieliśmy sellera wybranego, ponieważ bardzo dużo rzeczy się będzie na nim działo w czerwcu. No i z tego względu, że nie miałem akurat tego dnia czasu, postanowiłem, że nagram film dla moich widzów na kanał YouTube na drugi dzień. Obudzę się rano, wstanę, nagram film, że to jest kryptowaluta pod wydarzenia. Poinformuję także forumowiczów, że to będzie taki film będzie nagrywany, następnie ten film pojawi się na YouTubie. Ale co się okazało, obudziłem się na drugi dzień, Bitcoin skoczył z 700 z powrotem na 7900, a 30%. No i oczywiście byłem bardzo, bardzo wkurzony na siebie, dlaczego nie nagrałem tego filmu wcześniej. No nie miałem czasu, ale no wiedząc, że urośnie 30%, na pewno bym ten czas jakoś zorganizował. I byłem na siebie bardzo zły. I już łapało mnie takie FOMO, że kurde, a może jeszcze nagram. No i parę osób mnie podpuszczało, że jeszcze to nie jest maks, jeszcze może on urosnąć, jeszcze może dojść na przykład do 50-60% wzrostów. I powiedziałem, że nie nagram takiego filmu na wzroście. Nie kupuje się kryptowalut, które rosną po 30%. Nawet choćby miała urosnąć 100%, to wraz z tym wyższym procentem mamy tak naprawdę mniejszy zarobek, a większe ryzyko, więc
Po co ryzykować? No i co się okazało? Bitcoin cofnął się na 7700 i to był szczyt. Ten 30% było szczytem. Gdybym nagrał taki film, złapał się na to FOMO, no to tak naprawdę mógłbym wpakować wszystkich w najwyższą cenę sellera. I dużo ludzi na to się łapie. Dużo ludzi ma jakby takie jeszcze w głowie zakodowane przeświadczenie, że jak coś rośnie, to to jest dobry moment, żeby w to wchodzić. No a moim zdaniem dobry moment, żeby wchodzić w projekty, jest wtedy, kiedy rynek płacze, a kiedy już ceny rosną, to ewentualnie możemy sprzedawać, ale już na pewno nie wchodzić. Także uleganie FOMO to jest bardzo, bardzo poważny błąd. No i tak ludzie najczęściej wyzbywają się pieniędzy. Kupują drogo, sprzedają tanio, robią tak parę razy, aż stracą wszystko. No tutaj poruszyłeś bardzo ważną rzecz, taką mianowicie jak brak planu właśnie, bo to też chyba jest powiązane właśnie z tym, że no dobra, no to wchodzę w tą kryptowalutę, ale jaki ja mam plan w ogóle na wyjście z tej kryptowaluty? Pamiętam, jak z tą rozmawiałem jakiś czas temu właśnie o inwestycjach w kryptowaluty, tutaj o tym okresie, który się dział, i ty powiedziałeś jedną taką właśnie rzecz, że twoim założeniem na czas hossy jest zarobienie tyle i tyle. Konkretnie wielokrotność podajesz, ile razy chcesz zarobić więcej niż ten kapitał, który włożyłeś, i ja sobie tak z jednej strony myślę, no dobra, no ale dlaczego by nie dążyć do większej kwoty, ale z drugiej strony sobie myślę, no właśnie, to bardzo często gdzieś tam gubi ludzi, no bo ja to przeżywałem w 2017 roku, kiedy ludzie zaczęli z mojego otoczenia, którzy zarabiali na kryptowalutach duże pieniądze, zaczęli te pieniądze wydawać bez realizacji zysków i oni myśleli, że cały czas to rośnie, i to właśnie wynikało z tego, że nie postawili sobie takiego konkretnego momentu, że dobra, okej, jeżeli urośnie na przykład, nie wiem, 2-3-krotnie, to wypłacam kapitał, który zainwestowałem, i na przykład resztą gram, albo wypłacam połowę tego wszystkiego, co się już na danym rachunku stworzyło. No a tą drugą połowę, no to już daję pod taką bardzo dużą spekulację do rynku. No nierealizowanie zysków to jest także jeden z większych błędów. Część osób na przykład też mi zarzuca, że czemu ja nie wyszedłem na przykład z Bitcoina, kiedy on kosztował 20 tysięcy dolarów. No ja nie mam takiej strategii, żeby wychodzić z Bitcoina na tamtej, choć się nie miałem strategii. Chcę wyjść na kolejnej. Rynek już pokazał, że Bitcoin ma cykle. Mamy tak zwany też 4-letni cykl Bitcoina. Ja wszedłem na hoście, kiedy to Bitcoin dochodził do poziomu 1000 dolarów i nie wyszedłem na tej kolejnej hoście, wyjdę na jeszcze, kiedy to Bitcoin moim zdaniem będzie dochodził do poziomów 60-70 tysięcy dolarów, bo takie poziomy zakładam, ale przynajmniej mam taki plan, a dużo ludzi nie ma w ogóle planu, oni po prostu kupują i nie wiedzą, kiedy te kryptowaluty sprzedać. I to jest duży błąd, ponieważ podczas hossy nasze myślenie się zmienia i zmienia się bardzo, bardzo mocno. I dla przykładu w tej chwili wzrost na poziomie 30% jest ogromnym wzrostem. Ja z tego sellera tak, żebym wychodził na poziomie 30%, co zresztą na naszym forum napisałem, bo część osób weszła w sellera i pytali się, czy jeszcze trzymać, nie trzymać. Ja mówię, spokojnie, jeżeli to jest hossa, to ta hossa się dopiero zaczyna. Im dłużej będzie ona trwała, tym te wzrosty będą większe, tym więcej ludzi będzie wchodziło, tym to FOMO będzie większe, ale nie przesadzajmy na początku. 30% jest dobrym wynikiem, napisałem to, no i tak się złożyło, że parę godzin później zaczęły się spadki, no i to był szczyt, więc kto akurat wtedy wyszedł, no to zrobił maksa. Ale do czego zmierzam? W hoście bywały już takie momenty, w których jak na przykład jakiś projekt rósł 40-50%, to ktoś potrafił mi zarzucić, że ale jakbyś wybrał taki i taki, to by urósł 100%. No tak jakby mógł trafić taki projekt. Ludzie już się nawet nie cieszą z tych 50%, nie mają takiego realnego odniesienia do tego, że ile daje nam zysku złoto, kruszce, ile nieruchomości pod wynajem, ile mamy na lokacie w banku, jakie są odsetki na koncie. No świat tak nie wygląda, że wszędzie jest po 50, po 100% na dzień albo na tydzień i ludzie po prostu zapominają o tym w tej hoście, w tym FOMO i to jest dosyć duży błąd. Także plan wyjścia także jest bardzo ważny. No tak, kolejna bardzo ważna kwestia. Dodam tylko od siebie tyle, że jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jakie faktycznie dają stopy zwrotu
inwestycje, takie powiedzmy sobie, do których jesteśmy do tej pory przyzwyczajeni, no to oprócz tego, że można przeżyć lokaty, czy jakieś tam fundusze inwestycyjne, to też można się umówić na rozmowę z taką osobą od private bankingu. No wiadomo, że tam trzeba mieć już odpowiednie obroty i tak dalej, ale można też poszukać wśród znajomych. Ja na przykład mam takiego znajomego, który też ostatnio spotkałem się z nim, porozmawialiśmy sobie troszkę na ten temat i wiesz, tam ludzie się cieszą chwil, kiedy mają 8% w skali roku. To jest w ogóle bardzo dobry wynik, które oni osiągają. Pamiętam jak Tad Witkowicz, to jest pierwszy człowiek, który wprowadził dwie swoje spółki na Nasdaq, Polak, który wyjechał do Stanów, napisał też bardzo fajną książkę Nędz do pieniędzy, polecam. I pamiętam jak on mi kiedyś tłumaczył, mówi Daniel, ja się cieszę, kiedy ja 5% rocznie zarabiam na giełdzie. No oczywiście mówię o swoich maklerów, którzy tutaj grali i korzystał z takich usług, ale ja sobie tak mówię, kurde, no ale jak 5%, nie? A z drugiej strony to jest właśnie to, że człowiek tego nie docenia, bo jest przyzwyczajony do tych właśnie wzrostów 10, 20, 100, 500%, a powinniśmy faktycznie się tym cieszyć i realizować te zyski, no bo tak jak mówisz, no później to jest tylko i wyłącznie dochodzi, te dwie emocje nami rządzą, i chciwość i strach. I z jednej strony jesteśmy chciwi, żeby jak najwięcej zarobić, potem boimy się, żeby za dużo nie stracić i jest właśnie wchodzenie, wychodzenie, wchodzenie, wychodzenie, potem dochodzą emocje i rachunek jest taki, że na koniec dnia mamy faktycznie minus x procent, a czasami bardzo często ludzie zerują w ogóle rachunki, jeżeli chodzi o swoje inwestycje. Jaki jest kolejny błąd? Wiesz co, takim błędem, który zobaczyłem jeszcze podczas hossy, można to połączyć także do ulegania FOMO, ale jest przeskakiwanie z projektu na projekt. Moim zdaniem można to zaliczyć do osobnego błędu, który ludzie popełniają, ale jest on związany z FOMO. To i tak jest, to są te same mechanizmy, o których ty mówiłeś, strach albo chciwość, i one powodują najwięcej tych błędów, one nas prowadzą do tego, że tracimy pieniądze, ale skakanie z projektu na projekt widziałem u wielu moich znajomych, kiedyś widziałem, ale miałem bardzo duże szczęście, nauczyłem się na własnym prawie błędzie, kiedy mój projekt nie rósł, a wszystko dookoła rosło. I tak najczęściej się zdarza. Wszystko rośnie, tylko nie to, co my mamy. No i wtedy zaczynamy kombinować, kurde, a może zamienię, to ten mój projekt nie idzie. Cierpliwość to podstawa. No i tak było raz, już chyba kiedyś to nawet mówiłem, dawno temu, ze 2 lata temu, tobie nawet chyba w jednym z wywiadów, że miałem taką sytuację, w której zainwestowałem w Monero i wszystko rosło, tylko nie Monero. I już byłem w takiej sytuacji, w której mówię, mam dosyć, sprzedaję, to były czasy, gdzie Monero kosztowało z $6, $7, więc nic się z tym projektem nie działo i potem skoczyło, pamiętam, na 12,50. I skoczyło w momencie, w którym ja już chciałem je sprzedawać. I to była taka sytuacja, w której mówię, dosyć, mam tego dosyć. Gdybym sprzedał, plułbym sobie w brodę do teraz, zwłaszcza przy obecnych cenach, nawet w beście, jeżeli uznamy, że jesteśmy w beście albo powiedzmy na dołku. I była taka sytuacja, że tuż przed moją sprzedażą cena zaczęła rosnąć i potem widziałem to u innych moich znajomych, że kombinowali, zamieniali na projekty, które rosną, bo ich nie rośnie. Następnie jak oni kupowali, to zaczynały się spadki tych projektów, a ten ich stary zaczął rosnąć. Także to jest dosyć poważny błąd, który także wiąże się z brakiem researchu. To jest kolejny błąd, o którym chciałem powiedzieć, że ludzie nie robią researchy. Jeżeli zrobimy dobry research, jeżeli potrafimy robić research, to znaczy, że wybraliśmy dobry projekt. A jeżeli wybraliśmy dobry projekt, to nie kombinujmy. Bo jeżeli wierzymy w ten projekt, że to jest dobry projekt, ma porządne fundamenty, no to nie kombinujmy, no wybraliśmy dobry projekt, przyjdzie jego pora, chyba że zrobiliśmy zły research, dlatego trzeba ćwiczyć robienie researchu. Niektórym ludziom się nie chce, bo dużo ludzi nie chce robić researchy, nie ma na to czasu. Ja uważam, że robienie researchy bardzo mocno rozwija. Bardzo mocno rozwija i uczy, bo zawsze przeczytamy coś, czego nie rozumiemy. Następnie czytamy o tej rzeczy, której nie rozumiemy. To nas odsyła do kolejnej rzeczy. I tak idziemy i się cały czas rozwijamy w tej technologii. No i nasz mózg ogarnia większą ilość projektów, bo zawsze kolejny nasz research jest na podstawie tych wszystkich poprzednich i wtedy czytamy sobie o jakimś projekcie, mówimy, aha, to ten inny projekt
to i na przykład nie wyszło, albo mieli takie i takie problemy napotkali. I to nas bardzo mocno rozwija, więc to jakby jest kolejny moim zdaniem błąd, do którego przeszliśmy, nie robienie researchu, bo nie robienie researchu to jest nie rozwijanie się w tej dziedzinie. No tak, tutaj też z tego wynika właśnie to, że ludzie nie biorą na poważnie tej edukacji i zrozumienia tego w ogóle, w jakie projekty wchodzą, bo bardzo często jest tak, że mamy, ja to bardzo często porównuję do takiej walki bokserskiej, gdzie po drugiej stronie jest, wiesz, Mike Tyson albo Holyfield, albo jakiś inny pięściarz, który no potrafi mocno przypierdzielić, no i faktycznie bez takiego przygotowania, no to nie jesteśmy w stanie zrobić żadnego uniku albo wystosować jakiegokolwiek ciosu. I to jest tak faktycznie, że bardzo często też zauważyłem, że osoby, no dobrze, on to Phil koniecznie zrobił research, no to znaczy, że trzeba na przykład daną kryptowalutę kupować, a nie patrzą na to, że ty czasami mówisz, no dobrze, ale ta kryptowaluta w ogóle dla ciebie nie ma potencjału, ale no nieistotne, bo Phil zrobił research, ileś tam tych researchów było poprawnych, no to teraz ślepo jak te owce lecą i w to wierzą. Ja na początku w moich researchach pokazywałem ciekawe projekty, a następnie zmieniłem strategię i pokazywałem te projekty, które chcą oglądać moi widzowie, więc większość ostatnich researchy to nie są ciekawe projekty, w które ja bym osobiście inwestował. I nie rozumiem, jak można odbierać to, że ja ten projekt zachwalam, bo wyraźnie w filmie mówię, co myślę o tym projekcie i ewidentnie można wyczuć, czy mi się jakiś projekt podoba, czy nie. Ja oczywiście nigdy nie powiem tak, kupuj natychmiast teraz za wszystko, co masz. Tak samo nigdy nie powiem nie kupuj żadnego projektu, ja nie udzielam porad inwestycyjnych. Pokazuję moje zdanie, z którego na pewno można wyczuć, czy jestem zafascynowany danym projektem, czy nie. Ale na pewno robienie researchy samemu, nie oglądanie innych researchy. Oczywiście można posiłkować się researchami innych, można obejrzeć mój research, zrobić swój, porównać, co takiego my nie odkryliśmy, a ja odkryłem, co takiego my odkryliśmy, a ja nie odkryłem i porównywać to, ale znając projekt, w który my inwestujemy, po zrobieniu researchu, my też bardziej racjonalne decyzje, bo jeżeli inwestujemy w logo i nazwę, bo ktoś na przykład ma zieloną, fajną ikonkę i nazywa się Neo i kojarzy się z Matrixem, to zainwestujemy, nie pomaga nam w inwestycjach, bo jak ten projekt na przykład nie rośnie i my go nie rozumiemy, no to możemy podjąć decyzję, a dobra, to go sprzedam. Akurat tutaj taki przykład Neo mógłbym dać każdy inny, żeby też widzowie nie odebrali tego, że teraz kupujemy Neo szybko. Albo nie kupujemy. Albo nie kupujemy. Po prostu dałem taki przykład. Jeżeli zrobimy research i rozumiemy, do czego dąży projekt, na jakim jest etapie, ile im jeszcze brakuje, co muszą osiągnąć, z czym mają problemy, to też wiemy, gdzie ten projekt, to jest firma, gdzie ta firma jest na swojej drodze rozwoju, na swojej drodze do sukcesu, a jeżeli nie zrobimy researchu i kupimy sobie ikonkę jakąś, która się nazywa IOTA i zobaczymy, o fajne, no to też podejmujemy złe decyzje, także researche warto robić nawet projektów, które nas nie interesują, dlatego ja też robię researche projektów, które podsyłają mi widzowie, bo też się rozwijam, bo nigdy bym tego projektu nie ruszył i nigdy bym nie zrobił jego researchu, a nawet zrobienie researchu i koniec końców dowiedzenie się, że w ten projekt nie warto inwestować, to jest także bardzo cenna wiedza, żeby nie wchodzić w dany projekt. No właśnie. No i to tutaj nie mam nic do dodania, bo faktycznie wyczerpali bardzo mocno temat. Powiedz mi, jaki według ciebie jest kolejny błąd? Czy już wyczerpaliśmy te błędy, czy jeszcze są jakieś? Oj kurczę, o błędach mógłbym mówić godzinami, ale tak z głowy kolejny błąd, no to dzisiaj robiłem, będę nagrywał niedługo wiadomości ze świata kryptowalut. Pewnie gdy ten wywiad będzie puszczany, to one już będą dostępne na kanale, także zapraszam wszystkich na mój kanał Phil Konieczny. Ale dzisiaj czytając sobie o wiadomościach ze świata kryptowalut, zobaczyłem, że rusza BitConnect 2.0. Za 30 dni będzie start nowego BitConnecta, największego skamu w historii kryptowalut. No i tak automatycznie nasuwa mi się na myśl kolejny błąd. Mianowicie inwestowanie w skamy. W skamy, które obiecują 1-2% dziennie, jakieś złote góry, że będziemy na pewno zarabiać. I tutaj już historyjka może być różna. Oni mogą brać nasze pieniądze i nimi tradować. Mają super nie wiadomo jakich traderów, mistrzów świata i okolic, którzy obracają naszymi pieniędzmi i dzięki temu zarabiamy. Inni mówią, że inwestują w koparki, które się zwracają. Bajka, jaką nam sprzedają, już jest nieważna, ale w 99% przypadków na tak
tak wrażliwym rynku, tak niepewnym rynku, jak kryptowaluty, obiecywanie komuś jakichś stałych procentów co dzień, no powinno na pewno zapalać nam lampki kontrolne, no a mimo wszystko część tych początkujących ludzi no ulega temu, bo usłyszą, że nagle tam jest jakaś grupa super traderów, 20 siedzi w biurze i nic tylko nie robią, zarabiają nam pieniądze i warto byśmy tego jednego bitcoina im wpłacili, bo przecież będziemy mieli po 3 miesiącach 2 bitcoiny. Także na pewno wraz z wzrostem rynku kryptowalut, wraz z przyjściem tej nowej hossy, będą takie skamy się pojawiały. Na pewno też będą się ludzie na nie nabierali. No i ja bym po prostu uczulał moich widzów, by nie wchodzili w takie projekty, bo to jest bajka. No właśnie, ja pamiętam tą statystykę, kiedy myśleliśmy o tym, żeby też stworzyć wspólnie kopalnię, tylko taką z prawdziwego zdarzenia. I ty, pamiętam, robiłeś wtedy research, przeglądałeś te wszystkie kopalnie, oferty tego, co się dzieje za granicą i wróciłeś, pamiętam, do nas i powiedziałeś, słuchajcie, praktycznie żadnej kopalni to nie ma takiej fizycznej. Wszystko to są tylko i wyłącznie skamy, które dają pewnie tam właśnie te kilka procent dziennie. No ale ludzie na to się łapią niestety, nie? I to jest już taki stary temat w ogóle, który już ten schemat Ponziego działa od dawien dawna, a dalej tak się dzieje. I to jest dla mnie no, niesamowite zjawisko. Także no, takich skamów jest dużo i na pewno będzie jeszcze więcej. Także ja tutaj bym na pewno polecał własny research, inwestowanie w projekty długoterminowo i trzymanie tych projektów samemu, a nie na giełdzie i nie przesyłanie nikomu naszych kryptowalut. No właśnie, a powiedz mi tak na pewno ustrzegałbym się. A powiedz tak z ciekawości, no bo wiesz, rozmawialiśmy o projekcie, który okazał się skamem. Teraz wychodzi wersja 2.0 i zastanawia mnie w ogóle taka, wiesz, naiwność ludzi, nie? Że teraz no to co się takiego musiało magicznego zmienić, że wiesz, oni gdzieś tam już się rozgrzewają, już widać te dyskusje, które się toczą. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Dlaczego, wiesz, 2 razy do tej samej rzeki się wchodzi, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że 2 razy nie wejdą te same osoby, wejdą po prostu kolejny raz inne osoby. Dla przykładu mogę ci powiedzieć, że w lutym, to chyba już mówiłem w poprzednim wywiadzie, w lutym miałem minus 30 subskrypcji na moim kanale. Przez cały miesiąc mój kanał stracił 30 osób, nikt nie interesował się kryptowalutami, kiedy tak naprawdę trzeba było się nimi interesować, kiedy była cisza i były najniższe ceny. W marcu także był mój kanał na minusie, nagle w kwietniu zaczęły się lekkie wzrosty. Mogę ci powiedzieć, że w tym tygodniu na mój kanał doszło 1100 osób w ciągu jednego tygodnia. Także to są nowe osoby, które nie wiedzą, że 2 lata temu był jakiś tam BitConnect. To są osoby, które nie będą także czytały Reddita, więc nie dowiedzą się one, że to był scam. To są osoby, które po prostu zobaczą jakiś nowy projekt nazywający się BitConnect, zainwestują w nie pieniądze. Nawet dam sobie rękę uciąć, że część z nich będzie się kłóciła, że to jest jakiś legalny projekt i na pewno, no wiesz jak to jest. Jak inwestujemy własne pieniądze, to też przywiązujemy się psychicznie do takiego projektu i nie będę tutaj rzucał nazwami, ale w Polsce też były słynne projekty, gdzie ludzie daliby się pociąć za nie i skończyły jak skończyły i nie szło tym ludziom wytłumaczyć, dlatego ja też olałem, nie tłumaczyłem, bo po co, to nie są moje pieniądze, jeżeli ktoś nie chce pomocy, odrzuca ją i jeszcze mówi, że się nie znasz, to nie ma co takim ludziom na siłę pomagać i ich uszczęśliwiać i myślę, że też będą takie sytuacje z BitConnectem 2.0 i podobnymi. Nawet jestem w stanie stwierdzić, że część osób wejdzie w BitConnecta po to, aby wyjść na czas, bo jakby nie było, BitConnect dał 1500 razy zwrot z inwestycji. Czyli jeżeli zainwestowaliśmy 1000 zł w BitConnecta i wyszlibyśmy maksymalnie na samym szczycie dzień przed spadkiem, a za każde 1000 zł mielibyśmy 1,5 miliona złotych. Także możliwe, że będą też osoby, które powiedzą, no dobra, to tym razem wejdę za 1000 i wyjdę, jak będę miał 500 000. Nie będę czekał do 1,5, bezpiecznie wyjdę, jak będę miał 500 000. Ciekawe, jak długo ta piramidka wytrzyma i może tym razem upaść już po 10-krotnym wzroście. Zawsze to jest ryzyko. Myślę, że znajdzie ten projekt swoich amatorów.
Ja bardzo poruszyłeś taką ciekawą rzecz, bo zauważyłem, że ludzie właśnie podchodzą na takiej zasadzie, a tutaj wrzucę sobie tysiaczka, tam sobie wrzucę tysiaczka, a wypali to wypali, nie wypali to nie wypali, a zapominają o tym, że te pieniądze są bardzo ciężko zarobionymi pieniędzmi. I tak też zauważyłem, że w świecie kryptowalut ludzie podchodzą, wiesz, bez takiego szacunku do pieniędzy, nie? Na zasadzie, no jak wypali to super, jak stracę wszystko, no to gdzieś tam trudno. Czy też zauważyłeś taką prawidłowość? Jasne, jasne. Bardzo dużo ludzi inwestuje. Nawet był taki mem, że ktoś tam miał wydać 20 zł na coś, a nie, a 1000 zł na krypto, jasne, nie ma problemu, nie? Także wiesz, ale wszystko to jest na podstawie nadziei, że zarobimy więcej, że włożę 1000, a wyjmę 10 tysięcy i tylko dlatego ludzie są skłonni wrzucać te pieniądze. Ja myślę, że oni już liczą te zyski, że skoro urosło, to ja tak naprawdę, ludzie nie biorą pod uwagę tego, że oni mogą... Nagle potem, jak przychodzi Bessa, okazuje się, że rynek może też iść w dół i oni nie biorą tego pod uwagę. I ja w tej hoście, w którą wierzę, że nadchodzi, będę bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o to, co mówię, i będę uczulał ludzi na to, że ten rynek nie będzie rósł w nieskończoność, bo też jest tak, że część ludzi słyszy to, co chce słyszeć, i ja byłem bardzo zaskoczony tym, że ludzie byli zdziwieni, że rynek może iść także w dół, bo wystarczyło tylko prześledzić wykres Bitcoina w lewo, no z ciekawości, cofnąć się. Ciekawe, ile Bitcoin kosztował na samym początku. No tylko taka ciekawość. Pokazać, że na początku tam było parę centów, potem urósł na $30. O kurde, z $30 spadł na 2. O ja pierdzielę, to on może spaść aż tak mocno 15 razy w dół, a potem urósł na 200, spadł na 60. O ja pierdzielę, 1/3 ceny, to on może tak spadać, a potem urośnie na 1100 i spadnie na 170, to on może jednak tak dużo spadać, to może teraz się okazać, że spadnie z 20 tysięcy na 2000. Więc no, jeżeli ktoś czegoś takiego nawet nie zrobił, a potem nagle się dziwi, o kurde, on spada, no nie brałem tego pod uwagę. Nie brałem tego pod uwagę i... Też nie wziąłem pod uwagę tego, że moja strategia może być zupełnie inna niż strategia innych ludzi. I na przykład część ludzi tego nie rozumiało, dlaczego Filip nie wypłacił na 20 tysiącach. No poza tym, że nie mam kryształowej kuli i nie wiem, że 20 tysięcy to jest szczyt, bo były osoby, które mówiły, że szczyt już jest na poziomie $6000, bo Bitcoin urósł z kilkuset dolarów nagle na 6 tysięcy i ludzie mówili, o kurde, to jest bańka. Przy 8 tysiącach, już nie będę mówił kto, ale oficjalnie wychodził z rynku. I mówił, koniec, 8 tysięcy, wychodzę z rynku. Po czym okazało się, że Bitcoin rósł na 9, 10, 12, 15, 20, mógł rosnąć dalej tak naprawdę, mogło być 25, 30, 30. Patrząc na to z drugiej strony, to ktoś, kto wszedłby w momencie, gdy inni ludzie wychodzili na 8 tysiącach, od 8 tysięcy do 20, to te alty startowały. To były największe zwroty z altów. Więc z palcem w tyłku można było zrobić 3-krotny zwrot na Bitcoinie, a 30-40-krotny na różnych altach w tym czasie. Nikt nie wie, kiedy będzie szczyt, ale też ludzie nie biorą pod uwagę tego, że ja wchodziłem w zupełnie innych czasach i powiedzmy, że moja średnia Bitcoina, kupiłem pierwszego Bitcoina za $1000, potem kupowałem za 700, za 600, za 400, za 200, poniżej 200, znowu 200, znowu 300, więc nie wiem, no moja średnia Bitcoina może wynosić $400 za sztukę. Może nawet mniej. Altcoiny kupowałem po $8, Ethereum po jakieś 4 coina i to i tak już było późno, bo te altcoiny to dopiero zaufałem im jakby później. I ludzie nie biorą pod uwagę tego, że jak mi ten rynek się cofnie, to ja jestem na i tak mega ogromnym wzroście i moja strategia uznaje, że ja wyjdę na kolejnej hoście. Kiedy to Bitcoin dojdzie moim zdaniem do 60-70 tysięcy dolarów, kiedy to Ethereum będzie kosztował 5 tysięcy dolarów, po prostu inwestuję w te kryptowaluty długoterminowo, a osoby, które wchodziły w ten rynek na przykład za 15 tysięcy dolarów za Bitcoina, za 16-17, no one mogą patrzeć na to zupełnie inaczej, no bo dla nich warto było wyjść przy 20, tak? Więc no na pewno każdy ma inną strategię i ja będę musiał brać to pod uwagę, bo teraz ludzie będą wchodzili przy zupełnie. Dla przykładu, jeżeli teraz kupimy Ethereum i kosztuje ono, zaokrąglimy, $250, zainwestujemy 10 tysięcy złotych w Ethereum, to zarobimy dopiero na nim 100%, gdy ono będzie kosztowało $500. A jeżeli ktoś wchodził w Ethereum, które kosztuje $8, no to ja zarobię na przykład 100%, kiedy ono będzie kosztowało 258, a następnie zarobię 100%, kiedy będzie kosztowało 260 parę, a następnie zarobię 100%, jak będzie na 270. Rozumiesz, to jest zupełnie inne portfolio.
Jasne, jasne, tak. Zgadzam się z tobą w 100%, ale też tak teraz rozmawiając, jak opowiadałeś tutaj o kolejnym błędzie, przyszło mi do głowy też taka historia, gdzie dzwonił do mnie jeden z ambasadorów, którzy są na twoim forum i powiedział taką jedną rzecz, że mówi: Daniel, kurczę, coś zaczyna się dziać, bo zgłaszają się do mnie ludzie i proszą o to na przykład, żebym zrobił im przelew, wiesz, z giełdy, nie? Dają mi w ogóle hasło, dają mi login i proszą mnie o to, żebym zrobił przelew, bo coś tam czegoś nie potrafią, nie? Ja tak sobie pomyślałem, kurde, gdzie tutaj, wiesz, jakaś podstawowa taka kwestia związana z edukacją, nie? I załamałem się totalnie, bo mówię sobie, no jest niedobrze, jest bardzo źle, gdzie ktoś wie, w jaki sposób kupić te kryptowaluty, a nie zwraca uwagi na to, jak prosto można poprzez dawanie dostępów, czy też klucza prywatnego innym osobom stracić te kryptowaluty. No to tutaj wiele, wiele ludzi popełnia takie błędy i ufają ludziom, którym nie powierzają swoje kryptowaluty, wysyłają licząc, to różne są skamy. Ostatnio był skam na Lisku, jacyś hakerzy próbowali wyłudzić Liski, że jak wyślemy Liski na jakiś adres, to dostaniemy dwa razy więcej Lisków i że to niby pisała oficjalna załoga Liska. No. Także no i ludzie łapią się na to, że wysyłają. Nawet był kiedyś taki skam, że Vitalik Buterin potrzebuje Ethereum. I wyślij, że on prosi o Ethereum i wyślij mi jedno Ethereum, to ci za tydzień oddam dwa. No. Także no. Ludziom brakuje edukacji. No ja staram się to zmienić jakoś też edukując ludzi, no ale część ludzi słyszy to, co chce usłyszeć. To, co nagrywam, to nie jest porada inwestycyjna, to część ludzi traktuje to, jakby to była jakaś porada, jak Phil nagrał research, to musi być dobry projekt, nie obejrzą go, a już kupują. Jak ja mówię, by inwestować tyle, ile jesteśmy w stanie stracić, ludzie wchodzą za wszystko, co mają i nie przegadasz takim osobom, no bo miałem tutaj przykład mojego bardzo dobrego znajomego, z którym osobiście rozmawiałem, no twarzą w twarz, mówiłem: człowieku, co ty robisz? Nie, bo to rośnie, zobaczysz, wypłacę, spłacę kredyt, jeszcze będę miał na dom. No i nie przegadasz, no walczysz, rozsądek walczy z ludzką chciwością. No mi się wydaje, że chciwość zawsze wygra i trzeba sobie po prostu pewne rzeczy uświadomić jeszcze zanim ta chciwość nas dopadnie, ustawić sobie jakieś realne zwroty z inwestycji, wyjść i lokować te pieniądze dalej w real estate, moim zdaniem, czyli kupować nieruchomości, ziemię, mieszkania i czekać na kolejną okazję, bo te okazje moim zdaniem będą, ale nie wiadomo kiedy, bo te okresy hossy i bessy się wydłużają i moim zdaniem ta hossa jest jedną z ostatnich, jak nie ostatnią szansą, ale jeżeli nie ostatnią, to następne będą za powiedzmy jeszcze 8-10 lat. Więc po prostu czekać na kolejne szanse i się edukować. No właśnie, to jest też taka stara zasada, którą chciałbym dodać, bo poruszyłeś też bardzo ważną kwestię, to żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Jeżeli ktoś ma jakieś środki na inwestycje, to niech sobie po prostu zdywersyfikuje, że jakąś część na przykład zainwestuje w złoto, jakąś część w inny kruszec, jakąś część faktycznie w kryptowaluty, gdzieś tam może jakieś mieszkanie na wynajem, żeby, no, bo jesteśmy na tak spekulacyjnym rynku, gdzie tutaj można naprawdę bardzo dużo stracić pieniędzy, a im większy kapitał, tym gdzieś tam ta strata mocniej boli, a zauważyłem też, że od pewnego momentu ludzie już akceptują tą stratę. Jak na przykład rachunek im spadnie, nie wiem, 40, 50, 60%, bo to zależy od tego, jakim jest się człowiekiem, to już mówią: a dobra, no tak z tych 100 tysięcy zostało mi 40 tysięcy, tak jak już tam to poleci dalej na te 30 czy 20 tysięcy, no to nic tam się nie stanie. Więc to taka moja jeszcze dodam od siebie, że to jest stara zasada i warto jej przestrzegać, żeby faktycznie tych wszystkich jajek do jednego koszyka nie wkładać. Jakie jeszcze błędy widzisz w ogóle? Wiesz co, no tak z głowy kolejny błąd, no to na przykład dużo ludzi nie bierze w ogóle pod uwagę tego, czy grają do dolara, czy grają do Satoshi. I oni myślą, że oni jakoś zarabiają, a mogą nawet tracić. Że myślą, że zarobili i to wszystko zależy od tego, jaką mamy dominację Bitcoina, czy ona rośnie, czy spada. I tutaj mieliśmy taki dobry przykład 2 tygodnie temu, kiedy dominacja Bitcoina mocno się zwiększała. I tu była taka sytuacja, w której
Bitcoin rósł bardziej niż alty. Takie sytuacje zazwyczaj się zdarzają na początku hossy, co jest kolejnym czynnikiem moim zdaniem pokazującym, że ta hossa idzie. I Bitcoin zazwyczaj rośnie bardziej niż alty, co oznacza, że alty spadają w satoshi, czyli są warte mniej Bitcoina. Ale decyduje o rynku, on ma ten czynnik taki, który decyduje o trendzie, to te alty mogą rosnąć w dolarach. I możemy mieć na przykład taką sytuację, w której powiedzmy Bitcoin kosztuje dla równego rachunku 1000 dolarów i Ethereum powiedzmy kosztuje 100 dolarów. I teraz możemy mieć taką sytuację, że Bitcoin nagle rośnie z 1000 dolarów na 2000 dolarów, a Ethereum rośnie ze 100 dolarów na 150. Nie na 200, tylko na 150. W dolarach zarobiliśmy w Ethereum 50 dolarów, ale w Satoshi straciliśmy, bo mogliśmy kupić wcześniej za 1,5 Ethereum, a teraz możemy kupić mniej, bo już kosztuje 150, tak? Więc w tym momencie my możemy zarabiać w dolarach, ale tracić w Satoshi. I część ludzi na przykład kupuje za Bitcoina alty, i patrzą na tą cenę dolarową i mówią, o kurde, powiedzmy Ethereum urosło 10%, ale w Satoshi ono mogło stracić, bo jeżeli Bitcoin urósł więcej procentowo niż Ethereum, to tak naprawdę to Ethereum w Satoshi straciło. Jesteśmy w stanie na przykład kupić za jednego Bitcoina Ethereum, które urosło 10%, a następnie kupimy za to Bitcoina i będziemy mieli ileś tam Satoshi, nie będziemy mieli pełnego Bitcoina. I część ludzi nie bierze tego pod uwagę i oni kupują, sprzedają, a koniec końców mają coraz mniej Bitcoina i trzeba tutaj podjąć bardzo ważną decyzję, czy my gramy do Bitcoina, czy gramy do Satoshi. Ja pod wydarzenia zawsze gram, przepraszam, czy gramy do Bitcoina, czy do dolara. Ja pod wydarzenia zawsze gram do dolara, ponieważ tutaj jest taka sytuacja 3 do 1, jak ja mówię, bo możemy mieć sytuację, w której Bitcoin będzie zwiększał swoją dominację i w dolarach będzie wszystko rosło, a w Satoshi niekoniecznie. Więc jak alty rosną bardziej niż Bitcoin, no to i tak zarabiamy w dolarach. Jak alty rosną mniej jak Bitcoin, i tak zarabiamy w dolarach. Więc po co sobie jakby tą jedną szansę odciągać, tą jedną czwartą i grać do Satoshi, skoro jeżeli Bitcoin będzie szedł do góry, to zazwyczaj te alty i tak będą rosnąć w dolarach, więc ja zawsze gram do dolara. I była na przykład taka sytuacja, kiedy my ostatnio zarobiliśmy, w kwietniu, w marcu, bo w kwietniu wyszliśmy z rynku i to była dobra decyzja w sumie, bo rynek spadał. W marcu była taka sytuacja, w której zagraliśmy do Liska i zagraliśmy na Elfie. I była taka sytuacja, że tam Lisk zarobił chyba 60%, Elf zarobił w dolarach 30%, a w Satoshi wyszedł ledwo na zero. I część ludzi mi zarzucała, że o, ja mówię, że Elf urósł 30%, a oni na zero wyszli, bo grali do Bitcoina, a nie grali do dolara i po prostu mieli szczęście, że w ogóle na zero wyszli, bo był długo był taki moment, w którym byli oni na minusie, a w dolarach urósł on o 30%, więc jeżeli mamy stablecoiny, to możemy po prostu kupić sobie za stablecoina jakiś projekt pod wydarzenie, a następnie wrócić z powrotem do stablecoina. Jasne, bardzo słuszna uwaga. Czy jeszcze jakieś błędy się tobie nasuwają? Wiesz co, no w tej chwili to były takie podstawowe moim zdaniem błędy. Pomówiliśmy o FOMO, pomówiliśmy, no też FAT omówiliśmy jakby nie było, czyli sprzedawanie, bo rynek spada. Sprzedawanie ze stratą. Ja mam taką zasadę, że nie sprzedaję ze stratą. Do tej pory okazywało się to słuszne prędzej czy później. Nie sprzedawałem ze stratą, ale dużo ludzi ma taką jakby takie zachowanie, że działają w drugą stronę. Tak jak jest FOMO i kupują na wzroście, no to sprzedają oni także, kiedy są spadki, panikują i to jest moim zdaniem złe, aczkolwiek no, część osób może się tutaj ze mną nie zgodzić i zdaje sobie z tego sprawę. Część ludzi może powiedzieć, że od tego są stop lossy, jak najbardziej, o ile używamy je, bo dużo ludzi ich nie używa. Część ludzi może stwierdzić, że lepiej wyjść z nas jeszcze większą stratę. Także jestem w stanie się z tymi osobami zgodzić. Jeżeli im to odpowiada, nie ma problemu. Moja strategia jest taka, że ja grając długoterminowo, bo taką mam strategię,
czas pokazał, że prędzej czy później nawet projekty, które były na minusie, dawały mi zarobić. Do tej pory jestem na minusie na takich projektach jak Power Ledger, Snowio, w które wszedłem symbolicznie po $1000 na samym szczycie hossy. No i tak naprawdę nie sprzedam ich na minusie. Czekam, aż przyjdzie kolejna hossa i moim zdaniem pokaże mi czas, że jednak było warto je trzymać i przynajmniej wyjdę na zero, a być może jeszcze zarobię. Także to są te jedyne projekty, w których na razie jestem na minusie, ale przez tą moją całą historię, jak inwestowałem w kryptowaluty, czas pokazał, że jednak długoterminowo opłacało się te projekty trzymać. Jasne. Filipie, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się kolejny raz z nami wiedzą. Ja do wszystkich tych, którzy oglądają to nagranie, apeluję, żebyście pisali po prostu komentarze pod tym nagraniem i zadawali Filipowi pytania, bo tworzymy to też dla Was. Trzecie nagranie właśnie będzie odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania, które będą padać. Tak więc czekamy na pytania pod pierwszym i pod drugim filmem i nagrywamy potem trzeci Q&A, bo chcemy, żebyście jak najlepiej się przygotowali do tego momentu, faktycznie hossy, kiedy przyjdzie, bo jest to bardzo istotne, aby po pierwsze być dobrze przygotowany, mieć wybraną strategię, o czym mówiliśmy na początku, drugie, aby nie popełniać tych błędów, o których wspominaliśmy, no bo niestety, ale to wcześniej już kilkukrotnie nadmienialiśmy, jesteśmy osobami, które reagują pod wpływem emocji, a tym bardziej jest ciężko te emocje mieć na wodzy, kiedy coś rośnie 100, 200 czy 300%, potem przychodzi korekta, gdzie spada o 30%, potem znowu rośnie o 100%, więc tam jest istny rollercoaster. Ja Wam dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, cześć. Cześć, pozdrawiam.